Dobra. O, i żyćko przy okazji, żeśmy zgarnęli, fajnie. Ale dalej mnie te dwie butelki zastanawiają. Gdzie one są? No, dwie butelki. Ewidentnie dwie butelki zostały ominięte. Może tam na dole? Ty, spróbujmy zniszczyć tamte generatory. Przy okazji życie zgarniemy. A może na początku, kurde? Ty, weźmy się cofnijmy na sam początek. Może gdzieś były, kurde, chamsko schowane. I wtedy zniszczymy ten kluczyk. Nic szczególnego tutaj nie ma. Przynajmniej nie widzę. No, za książki to raczej wątpię, że butelkę dostaniemy. Półka na książki to nie. Tam zaczęliśmy poziom. To już widzę. Ewidentnie gdzieś, kurde, zgubiliśmy te butelki. Przynajmniej, kurde, będę miał backtracking do dwóch poziomów. No, chociaż to mnie za bardzo nie pociesza, no ale... Wolałbym mimo co mieć te butelki, więc jeszcze poszukam ich. Jeszcze ich poszukam, bo coś mi się wydaje, że w łatwej lokacji je pominąłem. Ewidentnie gdzieś te butelki się zaszyły. Pytanie gdzie? No dawajcie, no pokażcie się, no kurde, ja chcę mieć to 100% i mieć to z głowy. Czekajcie, coś tutaj jest. A, widzicie? Mamy to, kurde. Ale jak stąd teraz wyjść? A dobra, możemy tak to sobie przesunąć, dobra. Okej. Już się bałem, że się nie uda, nie? Ale na szczęście się udało. Jaki kod teraz, Bentleyu? Compass, 242. I proszę bardzo, 14% gierki. Nice! Outstanding! Another page from the Phoebus Raccoonus. This one features Dev Cooperinda's slow motion jumps. He used this to get by all kinds of airborne threats. Hit the triangle button while in the air to slow down time. Więc widzicie, zbieranie butelek się opłaca w tej gierce. Bo dzięki temu Bentley będzie mógł rozszyfrować safe. I my będziemy zdobywali jakieś nowe umiejki. Wiecie, na przykład, nie wiem, spowalnianie czasu, albo, nie wiem. Albo, jakby to powiedzieć, upadek do wody, który nic nam ze zdrowia nie zabierze. Co byłoby oczywiście jak najbardziej spoko. No i dobra, mamy tutaj już 6 klucz, więc teraz pytanie, co jest jeszcze tutaj do odblokowania, bo 6 kluczy potrzebowaliśmy. Tu jest jakiś jeszcze poziom, ale nie wiem, czy tutaj mamy wchodzić, czy nie. W ogóle, co nam to da, jak tam wejdziemy? Spróbujmy się tutaj dostać. Ej, no, tam się da jakoś dostać? No dawaj, do góry wskocz. Slaj. Ty... The Fire Down Below. Co to jest za poziom? Oj, Bartek, widzę, że jest online, tak więc pozdrawiam cię, Bartek. Storm Machine.
Okej, tego się trochę nie spodziewałem. Może tutaj będzie bossik. Bo może to jest właśnie poziom z bossem. Jak mówię, ja w Slaya jedynkę za dużo nie grałem, tak więc ja tylko co jedynie tutaj mogę się domyślać i na swój sposób to interpretować. To, co się jakby w tej samej gierce dzieje. Przynajmniej jestem z wami szczery, nie? A chyba szczerość to jest najważniejsze. Dobra. Tutaj widzę, że jakieś koło zębate mamy. W góry coś jest? Dobra, mamy 10 na 30. Nie! Nie tędy, nie chciałem tędy skakać. Ty, trzeba... A, dobra! Okej. Trzeba tutaj tak to jakoś ustawić. Ale nie zmienia to faktu, że... Czekajcie, jak ja mam to ustawić, żeby tak ten... Spróbujmy to zrobić jakoś. Żeby to nie było może aż tak blisko, ale żeby ten... Trzeba to jakoś ustawić, żeby tam jakoś doskoczyć potem, więc dobra, spróbujmy tak. Ale z kolei tam będzie za daleko. Kurde, ktoś by musiał tutaj wskoczyć. Ktoś by musiał tutaj stać, żeby ten, żebym ja mógł tam doskoczyć, ale widzę, że nie muszę, bo mogę się też w taki sposób dostać. Dobra. To był fart. Autentycznie to był fart, że ja żyję dalej. Co ja najlepszego robię w tym wypadku? Jezus Maria, ale ja igram z losem. Tam mamy drzwi zablokowane. Nie widzę, żeby tam jakiś save był, więc niestety... Przykro mi, ale nie będziemy mieli tutaj dodatkowych buteleczek. Frajerze. 14. Idziemy do góry, idziemy do góry. Przynajmniej złotą, srebrną podkowę będziemy mieli. Czy ja naprawdę za każdym razem muszę sobie wybierać drogę naokoło? Czemu ja wcześniej tędy nie poszedłem? Bez kitu, ja za każdym razem muszę sobie drogę naokoło wybierać. Po co? Czemu ja prostą drogę nie mogę wybrać sobie? Dobra, never mind. Dobra. Kurde. Dawaj. Zbieraj te butelki, Sloy. 18 na 30, dobra, nice. Podkowa na szczęście. Na gówniane szczęście. Jeszcze tylko 6 buteleczek nam brakuje. O, dobra. Jak tutaj się schyla? Fajnie, że mnie zauważyliście, wszystko spoko, ale ja chcę się dowiedzieć, jak się tam dostać dalej, nie?
Dobra, już chyba wiem, na czym to polega. Dobra, jest, mamy to. O Jezus Maria, awantura tak naprawdę o nic to była. Już mogłem, kurde, biec w miejscu i to odblokować, ale nie, musiałem, kurde, dorabiać sobie jakieś spekulacje, że coś mi tutaj zabrakło, bo nie wiem, bo hehehe, bo jakiś glitch czy coś. Nie chciałem z tego poziomu wychodzić, ponieważ chciałem jeszcze safe odblokować. To więc pozwólcie, że ja tam wrócę w sumie. Bo jednak zrobiłem to, czego nie chciałem zrobić w zasadzie. Więc pozwólcie, że tu wrócę, zobaczymy, czy butelki się zespełnią na nowo. Jeżeli tak, to słabo, a jeżeli nie, to nie. Mamy wszystkie, dobra. Więc dawaj mnie. No, podawaj kod. No code can stand before me. It's got to be 579. 579. Okej. Interesting. Chris Cooper's dive collection technique. This move is an extension of the dive move you already know. Just jump and hit the triangle button near breakable objects for some fast breaking, fast collecting action. Teraz pytanie, czy możemy wyjść przez początek poziomu, bo mnie to zastanawia. Skoro mamy już to zebrane, to wyjdźmy tędy. Czy to się zapisze, czy nie? Jak tędy wyjdę, że zebrałem to? Zobaczmy. Zapisało się, dobra, nice. No to możemy w takim razie chyba już uderzać o tamte rejony i być może już na naszego pierwszego bossa. 1,5 godziny już mamy nagrania. A ja chciałem robić odcinki co świat. Ta, jasne. To świetnie, no. Świetnie chciałem, kurde. Nie powiem, że nie. I co? Nie... Odblokowałem armatę, po czym spadłem. Geniusz. Po prostu geniusz. Delightful. We have a guest. The only thing is... I hate unexpected guests! Listen, Raleigh. Wipe up my family and steal what's mine. You better expect company. Oh, I'm ever so sorry. How sloppy of me not to finish the job. Obviously, we should have snuffed you out as well. So, without further ado, let me make amends by what? Bloating to gargantuan size and squashing you like the insignificant bug that you are. Bring it on. No dobra, więc czas na konfrontację z Sarem Raleighem. Słyszałem, że nie jest on jakimś trudnym bossem, ale zobaczymy. Dobra, dobrze, że stałem tutaj na tej platformie, bo jak zauważyliście, te platformy, które się świeciły, już od razu się zapadły. I myk! Kolejne HP zdjęte. Już mamy połowę gry za sobą, znaczy połowę walki za sobą. O, widzę, że on taką taktykę sobie... Nie! Ja pierdzielę, ale gówno, no nie! Dobra. Mamy znowu połowę
ten, jego życie zabranego. Kurde, walka z nim jest dosyć stresująca, nie powiem, że nie, mimo że to jest pierwszy boss. To jednak mam pewne obawy, że kurde, może to się źle skończyć. Jezus Maria, co on robi? Blast it all! You've beaten me! Well, gloat all you want, Sly Cooper. You're no match for Mugshot, my villainous cohort in Utah. You will see. Mesa City is so well guarded, a snake couldn't slither in without setting off alarms. Raleigh section of the Thievius Raccoonus held detailed instructions on how to perform my ancestor Ryoichi Cooper's ninja spire jump, a technique he developed while sneaking into the thickly fortified castles of feudal Japan. Finding a way off Raleigh's boat got a little tricky with the untimely arrival of Inspector Fox, who, failing to find me, busted Raleigh and his crew. With the storm machine out of commission, boats found their way back onto the ocean, and the mystery of the Welsh Triangle faded from memory. My gang and I loafed around England for a while, enjoying the pleasant weather, and then headed back home, excited for our next heist. I took the liberty of pinning your mission map up on the wall. You can use it to warp directly to any levels you've already visited. No dobra, czyli Tide of Terror mamy zaliczony. Mamy 7 kluczów na 7, 5 na 6 save'ów. Ja wiem już, gdzie pominąłem jeden i to był w tym naszym pierwszym poziomiku. Naszej pierwszej sekcji, przed dostaniem się do hubu. Więc tam będę musiał wrócić. No i czasówki, które pewnie i tak wam pokażę potem, ale... Na dzisiaj to by było na tyle. W dużym skrócie, po pokonaniu teraz Sir Raleigha, no niestety smutny go los spotkał, dlatego że nasza kochana Carmelita Fox aresztowała go, więc no frajer niestety do więzienia poszedł i bardzo dobrze mu tak. Nie dość, że dostał wpierdziel, to jeszcze za aresztowanie, tak więc no smutny los go spotkał. No i cóż, następnym razem zaliczymy kolejną sobie misję. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podoba, że w sposób ciekawy jest prowadzony, o ile jest w sposób ciekawy prowadzony, bo staram się jak najwięcej o gierce gadać. I sam tę gierkę razem z wami poznaję, no bo są pewnie też osoby, które mogą Sly'a nie znać, a osoby, które znają Sly'a, no to mają łatwiej. Bo mnie mogą co jedynie, wiecie, poprawić. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, wbicia na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku i Discord. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z naszego maratonu Sly'a, pierwszego maratonu, ponieważ maraton Sly'a dzieli się na dwa, czyli ponieważ są cztery gry, no to robimy tak, pierwszy maraton składający się z pierwszych dwóch i drugi z ostatnich dwóch, czyli trójka i czwórka. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć i pa pa!